Dzień dobry, szanowni państwo, pozdrawiam was tymi świętami, zielony dzień, tak samo z Bogiem. Chciałbym powiedzieć, że od całego serca chcę pozdrawić was, że Bóg jest z wami, że tak samo, że Bóg jest z wami i kto pójdzie z nim, to będzie z wami. Dlatego mogę powiedzieć, że w tym roku nie będzie apokalipsy, bo 11 października z nieba wyjdzie świat i to wszystko stanie się w Wilnie, w świętym miejscu, które się nazywa Siemens Arena. 11 października. Zero show będzie czekać na was, kto przyjdzie, ten stanie zdrowy, ten stanie umyleczny i będzie szczęście dla całej jego rodziny. Jak wrócicie do domu, proszę to powiedzieć i dla swoich bliskich, i dla braci, i dla siostr. Bo ten, kto przyjdzie na zero show, stanie się szczęśliwy i dwa kroki bliżej do nieba i do wody. Bo tam będą na was czekać bardzo dużo pięknych, świętych ludzi, jak śpiewaków sen, albo dziedzińcy, bardzo pięknych, dużo apelów. To będą najlepsze widy, aktorzy, przyjdziecie, tak, Panie, tak, Alleluja, bracie. Nie zapamiętajcie, ten, kto przyjdzie do nas, ten stanie bliżej. Dlatego my przygotowali bardzo fajne podarunki, bo z wami my z wami. Nie zapomniajcie, 11 października, Siemens Arena, zero show czeka na nas. A teraz, niech będzie ulubiony, proszę, to jest prezencik dla was. Proszę, jeden przyjdziecie, czy jeden? Proszę, przyjdziecie pan. Panie, no to jest święcona taka. To można jeść i do zupy składywać można. Pan będzie? Nie, to dla pani, proszę bardzo. Tak, proszę pan. Nie. Pani. Proszę bardzo, to bardzo. Proszę pan. Tak. Dobrze, dziękujemy. Dziękujemy, idziemy. To a pan też z nami pójdzie do zero show? Proszę. Do widzenia. Niech będzie. Ty jeszcze za młody jesteś. Do widzenia. Dzień dobry, niech będzie. Dzień dobry, małe podarunki, proszę pani. Dzień dobry. Ja jeszcze raz pytam. Kto to jest? Widzicie, co?